chcemy zaprezentować projekt, obywatelski projekt uchwały, który dzisiaj składamy do przewodniczącego Rady Miasta. Chcę bardzo podziękować komitetowi, który się zawiązał na czele z Martą Krupą, która była inicjatorem tej uchwały. I chcę też Państwu powiedzieć, że to jest pierwszy obywatelski projekt uchwały w nowych przepisach prawnych i zgodnie z nową uchwałą Rady Miasta. Furgonetka stoi, zmieniły się co prawda napisy po rozprawie sądowej. Już nie jest tam napisane, że w szpitalu zabija się dzieci, aczkolwiek treści nadal są drastyczne. Mam wrażenie, że nawet bardziej drastyczne, a inicjatywa ma spowodować, że tego typu drastyczne treści mają zniknąć z powierzchni naszego miasta. Dzisiaj składamy wniosek o podjęcie uchwały do przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o rozpatrzenie i o podjęcie uchwały w sprawie zakazu eksponowania drastycznych treści na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Do projektu, do wniosku załączamy oczywiście projekt uchwały, oświadczenie o utworzeniu komitetu, wykaz 330 podpisów mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opinię uzyskaną od pani dr Olgi Pazdan. Chcemy, aby te drastyczne treści zniknęły z naszego miasta. No fajnie by było oczywiście, żeby one zniknęły z całej Polski, żeby przekazy dotyczące niechęci dokonywania aborcji, żeby też były dokonywane w inny sposób, a nie w świetle obrazów wyciąganych płodów, rozrywanych tych płodów, co jest bardzo nieprzyjemne do oglądania dla nas, dla ludzi, a już szczególnie dla osób, które mają dużo większą wrażliwość, tak jak kobiety w ciąży, czy kobiety, które straciły dzieci. Liczymy na to, że Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wprowadzi zakaz eksponowania tych wszystkich drastycznych obrazów. Furgonetka zniknie, nie będzie jeździł żaden samochód, billboardy znikną,